Polskie Radio PIK. Tu Polskie Radio PIK, poniedziałek, 25 dzień czerwca. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z naszego regionu na temat bieżących wydarzeń. Audycji można słuchać, audycję można śledzić także na stronie www.radiopik.pl. Państwo i moi goście dzisiaj: Tomasz Lato z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, dzień dobry. Jan Rulewski, senator Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Po raz pierwszy w naszym studiu Irena Paczkowska, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Dzień dobry. I w naszym toruńskim studiu poseł Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Mamy parytet. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Też się cieszę, chociaż można powiedzieć, że tylko dwie. Mogłoby być więcej. Szanowni Państwo, jak nastroje po wczorajszym meczu? Kto chętny? Ach, szkoda gadać. Wczoraj się emocjonowałam bardzo mocno. Przykro, że tak poszło. Wyszło jak zawsze. No, emocje szczerze jak nigdy. Mówiąc, żal jest tym większy, że to jest rzeczywiście pokolenie najlepsze od lat, jakie mamy, a za 4 lata już część z nich, no niestety, będzie za stara pewnie. Znowu będziemy z nadzieją patrzeć na młodych. No, wydawało się, że to jest ten właściwy moment, no ale znowu chyba coś w tych przygotowaniach zrobiono nie tak. Panie senatorze, rozmowa polityczna. No, to trzeba znaleźć sprawców. No, wszystkiemu winna Platforma. Bo już latach poprzednich przy euro też spowodowała porażkę. To jest kontynuacja, ale rząd PiS-u to wyprowadzi na prosto. Tak jest. Drogie panie? No cóż, panowie mają przewagę niewątpliwie, tak, w analizie wczorajszego wydarzenia sportowego. Ja uważam, że to jest tylko sport. Mnie towarzyszyły ogromne emocje, huśtawka wręcz. No, ja wierzyłam do samego końca, że się nasi pozbierają, no ale cóż, no niestety, na wiarze się skończyło. I broszkę pani założyła. Tak, ja tutaj barwy, tak, cały czas. Biało-czerwone. Biało-czerwone, tak jest. Wynik jest oczywiście ważny, natomiast myślę, że każdy z nas liczył na igrzyska, czyli na fajną grę i taką, którą się będzie interesująco oglądać. Niestety nie było ani jednego, ani drugiego. Panie pośle, Zbigniew Sosnowski w naszym toruńskim studiu. Mam nadzieję, że pan senator Rulewski ironizował, bo tu polityka chyba niewiele ma wspólnego. Oczywiście przykro, że niestety nasz udział w tych mistrzostwach się kończy praktycznie już po dwóch meczach, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, byliśmy drużyną słabszą i to pod tam każdym względem, zarówno pod względem szybkościowym, jak i pod względem technicznym. A więc trzeba uznać i mieć szacunek dla tych, którzy po prostu są lepsi. No, panie Sosnowski, panie pośle, ja protestuję przeciwko pańskiej wypowiedzi. Ale jak to polityka nie ma z tym nic wspólnego? Prezydent Duda tam był, premier Morawiecki, minister sportu. Morawiecki nie był. Minister od informacji Kurski, proszę pana. Ale jak zwykle pan senator wprowadza w błąd, bo nikogo z nich tam nie było. No. Ja rozumiem, że politycy sportowców chcieli i chcą wykorzystywać, ale to się po prostu już nie dzieje. Ani ministra, ani premiera, więc po co gadać? Jak zawsze się kończy. Nie, no po co takie głupoty? Przejdźmy do naszych tematów, szanowni państwo. 62 pożary w ciągu tylko 4 miesięcy w kraju. Tyle naliczyło Ministerstwo Środowiska. Płonęły wysypiska śmieci, także w nich materiały niebezpieczne, materiały łatwopalne, chemikalia. W niektórych są podejrzenia podpaleń, w niektórych sprawami zajęły się lokalne prokuratury. Takie podejrzenia mają także strażacy i inspektorzy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o palące się hałdy śmieci na terenie całego kraju. W końcu sprawą zajęła się także Prokuratura Krajowa. Odpady, jak się okazało, albo zalegały w starych szopach, tworzyły zagrożenie dla środowiska i ludzi, albo były podpalane. Były także przypadki ukrywania niebezpiecznych odpadów w żwirowniach. We wrześniu 2017 roku Ministerstwo Środowiska informowało, że do Rosertu napływają sygnały o nieprawidłowościach przy przetwarzaniu odpadów i przy ich zbieraniu. Były także plany już wtedy, by dokonać zmian w ustawie. Jednak te nastąpią dopiero teraz, gdy w Polsce jeden po drugim stawały w ogniu wysypiska i magazyny śmieci. Premier Mateusz Morawiecki niedawno powiedział wprost: mamy do czynienia z mafią śmieciową. Panie pośle, Tomasz Lato z PiS. No niestety tak to wygląda, stąd to takie szybkie działanie, dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym mamy zamiar. Tak, zajmiemy się tą sprawą w tym tygodniu, bo tego to wymaga. Ustawa
została przyjęta i zmieniona w poprzedniej kadencji Sejmu przez koalicję PO-PSL. Później w każdych latach kolejnych i już za naszych rządów narastała i liczba osób, które w oparciu o tamtą ustawę te wysypiska organizowały i rzeczywiście trzeba tę sprawę jak najszybciej przeciąć. Można oczywiście żałować, że nie zrobiono tego parę miesięcy wcześniej, no ale no, trzeba to zrobić jak najszybciej. No, nie może być tak, że Polska jest wysypiskiem Europy i jeszcze na dodatek dochodzi do tego typu sytuacji, jak ta, no, trzeba sobie odpowiedzieć sobie jasno. Nie ma tu przypadku, że było tyle pożarów, musiało tam dochodzić do podpaleń, przynajmniej w części tych spraw. Senator Jan Rzecki. No, jest to niewątpliwie reakcja spóźniona i chyba to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu nie temu będzie służyło, bo wieści niosą, że ma służyć zdobyciu kolejnego bastionu władzy przez PiS, czyli Parlamentu Europejskiego, czyli ma być zmieniona ordynacja w wyborach do Europarlamentu. Nie widzę tego oficjalnego, ale takie wieści Polskie Radio podało. Natomiast jeśli chodzi o same odpady, to podtrzymuję swoje stanowisko, które pan redaktor tu by zainicjował debatę, że naprawdę dobrze, że tak, no, ustawę trzeba zmienić, to się zgadzam tu z panem posłem Latosem, ale w życiu, jak wszędzie, obowiązują oprócz prawa dobre praktyki. Dobrą praktyką otóż byłoby i konieczne jest na dzisiaj sprawdzenie, czy proces tak jak zaplanowano i na co uzyskano zgodę, przedsiębiorcy, co przechowują odpady, czy dokonują ich utylizacji, czy tylko są magazynem. Ja twierdzę, że są tylko magazynem, nie dokonują utylizacji, a warunka, gdy upływa czas ich zniszczenia, to tworzy się zjawisko, które tu już pan poseł Latos nazwał wprost, że mamy do czynienia z kryminalną działalnością. Zatem panowie inspektorzy, władze nasze, wszyscy może, zgłaszajmy to, gdzie te składowiska śmieci są, czy one podlegają utylizacji. Ja zgłosiłem już jedno takie składowisko, w moim otoczeniu, nie powiem gdzie, żeby nie obrażać, że od 5 lat jest tworzywo sztuczne w pakietach palnych, bym powiedział, a jeśli palnych, to bardzo szkodliwych. Mhm. Irena Paczkowska. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że pożary składowisk tych odpadów śmieci, tak, towarzyszą nam już od wielu lat, że to, co się dzieje w tym roku, no jest to wszakże większa liczba tych pożarów, ale pamiętajmy, że mieliśmy z tym do czynienia, że to była już plaga lat poprzednich. Moim zdaniem wydaje mi się, że rządzący dziś, jak i poprzednicy, nie mieli czasu, wystarczająco czasu na to, żeby profesjonalnie przygotować przepisy dotyczące właśnie gospodarowania tymi odpadami. Warto moim zdaniem powołać się tutaj na fachowców, czy odwołać się do fachowców, których niewątpliwie w Polsce mamy całą rzeszę. I proszę na to w tych kategoriach spojrzeć, tak? Teraz to, co się dzieje, to są tylko i wyłącznie moim zdaniem działania doraźne, aczkolwiek pewnie lepiej późno niż wcale. Kukiz 15 poruszał ten problem już jakiś czas temu. W lutym 2017 roku była powołana konferencja dotycząca tej tematyki. Zwracaliśmy na to uwagę, że problemów będzie coraz więcej w tym zakresie, no ale nasze głosy zostały zignorowane. Nikt tych głosów nie chciał chyba usłyszeć. Ktoś gdzieś niedawno przewidywał w jakimś artykule prasowym, że temat śmieci może być jednym z bardzo ważnych tematów zbliżającej się kampanii samorządowej, ale to zobaczymy. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. W tej chwili prawo ma luki pozwalające na tego typu działania. Dopóki będziemy zajmować się tylko i wyłącznie łataniem tych dziur w naszym prawie, to niestety, ale ani nie będzie dobrze, ani nie będzie tanio.
Nowe, koszt nowych rozwiązań w ustawie to planowane około 113 milionów kolejnych złotych. Według mnie ważne są przede wszystkim konsultacje, tak jak pani wspomniała, aby konsultować to z osobami, które się na tym znają. I apel, abyśmy nie koncentrowali się na gaszeniu pożarów, tylko ich zapobieganiu. Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni Państwo, na tę sprawę musimy spojrzeć w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to rzeczywiście problem samych śmieci, a drugi aspekt to zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. Zacznijmy od pierwszego aspektu. Zgadzam się z panem posłem Latosem. Polska nie może być wysypiskiem Europy. Szkoda tylko, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zauważyli to po 2,5 roku rządzenia i jeszcze mówią, że to wina poprzedników. No bo zwrócę uwagę na fakt, zwrócę uwagę na fakt 2,5 roku rządów, to myślę, że już trzeba wziąć trochę odpowiedzialność na siebie. Zwrócę uwagę na fakt, że od 2015 roku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że te śmieci zaczęły napływać do nas coraz bardziej masowo. Zwrócę uwagę na fakt, o tym pisały także media, że od 2015 roku ilość śmieci wwiezionych do Polski po prostu się podwoiła. No to to samo mówi za siebie i rządzący nie zwrócili uwagi, co się z tymi śmieciami dzieje. Oczywiście trzeba działać, trzeba zmienić ustawę i zgadzam się, że trzeba to zrobić z dużą dokładnością, by rzeczywiście uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Ale teraz przejdźmy do tego drugiego aspektu, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli dzisiaj już wiemy, że ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy rzeczywiście trzeba było w takiej ekstremalnych sytuacji pokazać, jesteśmy skuteczni, zwołujemy posiedzenie Sejmu. Przecież to jest absurdalne. To pokazuje chaos, który towarzyszy niestety panu marszałkowi przy przeprowadzaniu sesji plenarnych. Otóż do tej pory było tak, że co dwa tygodnie odbywało się posiedzenie Sejmu. Wszyscy wiedzieli, był jakiś rytm pracy, każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce, można było tę pracę po prostu planować. Dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, że nic nie można zaplanować. Nie jestem żeby była sprawa jasna, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zawsze są gotowi do tego, by stawić się na wezwanie pana marszałka i podjąć zdecydowaną pracę. Ale przecież nie o to chodzi. Każdy z nas robi sobie jakieś plany. Ja także, zresztą nie jestem jedynym posłem, który zaplanował sobie w środę różne przedsięwzięcia i niestety nie można tego zrealizować, bo komuś przyszło do głowy, że trzeba zwołać posiedzenie Sejmu. I zgadzam się z panem senatorem Rulewskim. Na pewno nie ta ustawa jest przyczyną zwołania tego Sejmu, ale w celach propagandowych to było najbardziej wygodne i to posłużyło za pretekst do zwołania Sejmu, a przypomnę tylko, że posiedzenie Sejmu i tak miałoby miejsce już w przyszłym tygodniu od wtorku. Więc każdy z wyborców musi sobie odpowiedzieć na pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi, bo na pewno nie chodzi o rzetelne sprawowanie władzy. Z jednej strony, jak możemy czytać, nieuczciwy biznes śmieciowy rozwijał się w Polsce od lat, a nie od kilku miesięcy, prawda? Znaczy, jak mówią obecnie rządzący, że żadna poprzednia ekipa się z tym nie uporała. Powiedział pan poseł Sosnowski jedną rzecz, że od 2015 roku coraz większym stopniu te śmieci zaczęły wjeżdżać. Tak, ponieważ poprzednia koalicja przed wyborami w 2015 roku otworzyła szeroką bramę dla wwozu śmieci do Polski. Wyście ją otworzyli i umożliwiliście ten proceder, a naszą winą jest to, że za późno być może się zorientowaliśmy, trzeba było ją szybciej zatrzasnąć. No i tyle. I teraz nie ma co odkładać sprawy o kolejne tygodnie, tylko trzeba to zrobić na tym posiedzeniu już. Króciutko, pani Renata. Chciałabym coś dodać, bo podnosicie tutaj panowie problem przewożonych śmieci za granicę. A tak naprawdę, czy wiemy, jaka jest relacja tych śmieci, które są produkowane w Polsce, do tych przewożonych za granicę? Ja tylko takimi ogólnymi tutaj się cyframi posłużę. 11 milionów ton w Polsce na rok wytwarzamy, a 670 tysięcy ton przewozimy za granicę, więc te relacje są... Miliardów ton. Więc te relacje są tutaj, myślę, 670 tysięcy ton rocznie
Więc ja, pytanie, czy do 11 milionów ton polskich śmieci. Więc proszę też zweryfikować te dane. Będzie posiedzenie, będzie praca nad tym. Dobrze, szanowni państwo, mamy ministra. Tak jak tydzień temu mówiliśmy, że to się miało już wydarzyć. Tam zostały godziny do oficjalnej nominacji. Teraz już wiemy na pewno i minister wziął się mocno do pracy, bo tej pracy rzeczywiście akurat ma, na swoje nieszczęście susza i inne problemy. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Tomasko-Łosowskiego. Nowy minister też zaczął padać, jak pan redaktor zauważył. Czyli co? No czyli to gasi suszę, skuteczna walka. Gasi suszę. Można powiedzieć, że właściwie minister może usiąść w swoim fotelu i założyć już ręce na brzuchu. Nie. Minister, nawiązując do dyskusji na przykład na forum Unii Europejskiej, zaznaczył, że nie może być Europy lepszych i gorszych. Jeśli coś należy się rolnikom niemieckim czy francuskim, tak samo należy się rolnikom polskim. To powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. Powiedział również, że w rolnictwie nie ma prostych spraw, zostały już tylko same te trudne i trudniejsze, ale zadeklarował ciężką pracę na rzecz rolnictwa. Rolnictwo jest bardzo ważne, bardzo ważną dziedziną. Będzie o nie walczył. Oczywiście obecne propozycja finansowania unijnego jest nie do przyjęcia. Czy ja się zgadzam z panem ministrem? Jednocześnie trzeba powiedzieć, że składając tego typu deklaracje, czy wyrażając tego typu poglądy, bardzo wysoko sobie zawiesza poprzeczkę, dlatego że będzie bardzo trudno uzyskać to wszystko, o czym pan minister mówi. Myślę o tych relacjach unijnych i dopłatach unijnych. Natomiast oczywiście ma 100% racji. W takim kierunku powinniśmy pójść. O takie zabiegi powinniśmy realizować i mam nadzieję ponad podziałami politycznymi, bo są rzeczy, które powinny nas łączyć i na pewno ta sprawa powinna nas łączyć, jeżeli chodzi o to, jak również i Bruksela nas traktuje. To, że zdarzają się niefortunne, mówiąc najdelikatniej, wypowiedzi na temat budżetu unijnego różnych osób, w tym kandydata na prezydenta Warszawy, no to jest rzecz niedopuszczalna, bo my możemy się spierać w polskim parlamencie o różne rzeczy i pewnie spierać się będziemy, miejmy nadzieję, że z pożytkiem dla mieszkańców, natomiast na zewnątrz powinniśmy murem walczyć, stać murem za rządem i walczyć o te chociażby właśnie wysokość, o tą wysokość dopłat. Co do suszy, no pan i różnych problemów, które są związane właśnie w ostatnim czasie z rolnictwem, pan minister powiedział, że w najbliższym czasie przedstawi pewien pakiet działań, które zostaną zaproponowane polskim rolnikom. Można tutaj szukać różnych takich doraźnych rozwiązań, łącznie z jakimś obniżeniem czy rezygnacją z opłat składek. No, różne są tam, wiem, w tym pakiecie są przymiarki, różne są propozycje, żeby po prostu ulżyć rolnikom, którzy mają w tej chwili trudną sytuację. No ale zaczekajmy już na konkretne propozycje pana ministra. Jan Rulewski. Zacznę od gratulacji, których jeszcze nie zdążyłem. Gratulacje, które mają podwójny wymiar. Po pierwsze, jest to człowiek, Z naszego regionu, więc gratulujemy tutaj. Solidarności. Też się dołączam do gratulacji. Tak, to po pierwsze. Po drugie, kto wie, czy może nieważniejsze, że zmienił nieudolnego ministra. Ministra, który nawet miał problemy w Senacie, przynajmniej z odczytaniem kartek, które mu ktoś napisał, a tym bardziej wyjaśnieniem tych kartek. I ta zmiana była zatem zbyt późna, oczekiwana. No ale wreszcie też trzeba powiedzieć, trochę dodać dziegciu. No pierwsze wypowiedzi pana ministra dowodzą, że to jest stanowisko wybitnie polityczne, nie tylko merytoryczne, choć pan Ardanowski rzeczywiście z powołania jest rolnikiem. Na przykład chociażby to, że gdy stwierdza, że obarcza winą samorządy za to, że jeszcze nie podjęły akcji suszy, prawda, policzenia suszy. No to akurat ma rację, powinny to robić samorządy, już liczyć to straty. Dobrze by było, żeby nie rozkazywał, tylko żeby rozmawiał z tymi samorządami. Nie ma przeszkód, żeby z nimi
porozmawiał, wykazał im może jakieś tam dodatkowe środki, ja nie wiem, no samorząd... Z tysiącem samorządowców, no to trudno będzie porozmawiać. Nie wiem, dlaczego nie, no, z komisjami, no bo no, ale to jest ich obowiązek, firmy. To tak, podejrzewam, to ale że... rozmawiać, bardziej rozmawiać niż poganiać, prawda? A drugie zagadnienie, no to jest ta obietnica wyborcza, to nawet nie mam pretensji do PiS-u, że obiecuje te gruszki na wierzbę, żeby zrównać dopłaty. Wszystkie ekipy to obiecywały i obiecują i będą dążyć. Niewątpliwie to nie jest odkrywcze, ale słusznie pan, panie senator, pośle powiedział, że to jest wysoko postawiona poprzeczka, która jest bardzo trudna, bo pociąga to za sobą, że Litwa, która ma jeszcze mniejsze i dużo mniejsze niż dopłaty i inne państwa wpiszą się w tą samą literę, no co oznacza pytanie, to co pan powiedział, o budżet całej Unii. Prawda? Warunka, gdy odeszła Wielka Brytania, notabene, która dostawała nagrody na swoją politykę rolną i warunka, gdy powiedzmy Europa cieszy się od nadwyżek żywności i nie jest konkurencyjna. Nie jest konkurencyjna wobec żywności. Mówimy o cukrze, mówimy o innych surowcach, prawda? I, o Ukrainie, która tu w tej debacie podnosiłem, to otwarcie się na Ukrainę, skądinąd polityczne i militarne, z punktu widzenia bezpieczeństwa słuszne, ale stwarza olbrzymie nadwyżki w zakresie słonecznika, oleju słonecznikowego, pszenicy z tendencją rosnącą. Zmniejszenie ceł, co prawda na ograniczoną ilość, ale jeszcze bardziej ten rynek europejski jest nakierowany na zniesienie dopłat niż na podnoszenie. To na pewno trudna walka przed panem ministrem. Irena Paczkowska, Kukiz 15. Przyłączam się również do gratulacji dla pana ministra Ardanowskiego. To jest niewątpliwie zaszczyt dla regionu, także serdecznie raz jeszcze gratuluję. Myślę, że ta zmiana była słuszna, że poprzednik, czyli pan minister Jurgiel niekoniecznie był lubiany przez rolników. Na chwilę obecną trudno moim zdaniem stwierdzić, czy pan minister Ardanowski będzie lepszy od poprzednika. Dlaczego tak uważam? Ponieważ w obecnym systemie posłowie nie są samodzielni, otrzymują wytyczne od szefa partii. Szanowni Państwo, susza to klęska naturalna. Myślę, że już niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z suszą w naszym obszarze klimatycznym. Zdarza się ona co jakiś czas. I wydaje mi się, że warto też zastanowić się nad takimi systemowymi rozwiązaniami. Nie działać wtedy, kiedy ta susza już nastąpi, tylko zastanowić się, jak możemy jej przeciwdziałać, tak? Co możemy zrobić, żeby ograniczać skutki, minimalizować, tak? Tego, co susza może nam zrobić naszemu rolnictwu, tak? To już nawet zadanie nie tylko dla ministra rolnictwa. Ale szersze, zdecydowanie szersze. Także działań jest tutaj całe mnóstwo. Mhm. Ja, jeśli można, tylko jednym zdaniem. No jest taki tutaj spór, czy kto ma tę komisję powoływać, dlaczego tak późno, że ja uważam, że w rolnictwo to jest taka dziedzina gospodarki, jeszcze przez wiele lat, niezależnie od postępu cywilizacyjnego, będzie miała, żeby takie komisje już muszą być, a na razie nie widzę innych rozwiązań systemowych, to powinny być stałe. Stałe, niewątpliwie się zgadzam. A nie ad hoc powoływane w związku z postulatami. Przepraszam, to dwa zdania. Joanna Czerska-Tomas. Znowu mamy to samo. Znowu gaszenie pożarów, a nie zapobieganie. Co roku mam wrażenie, że jest to samo. Jak nie wichury, to susza. Zawsze trafiamy... A co, nie było wichury? Nie na ma jakieś suszy teraz? Klęski. No właśnie. I znowu jest to samo. Natomiast tutaj się zgadzam, no, że należy podejść do tego, jak do biznesów. Każdy, kto prowadzi swój biznes, ma też taki plan naprawczy w razie jakiejkolwiek klęski i ustalenie zasad, ustalenie ról, kto za co jest odpowiedzialny i jak najszybsze wdrożenie tego po danej klęsce byłoby idealne, a nie prześciganie się teraz, czyim obowiązkiem co jest i pociąganie do odpowiedzialności. Tym rolnikom nie pomożemy. I sami również sobie, tak? Bo rolnictwo niewątpliwie ma wpływ również na każdego z nas. Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mimo, że jestem posłem opozycji parlamentarnej, ale tej opozycji merytorycznej,
to już tydzień temu tu w tym studio wyrażałem ogromną radość i zadowolenie z tego, że ministrem rolnictwa został poseł z naszego regionu Jan Krzysztof Ardanowski, któremu gratuluję objęcia tej funkcji. Bo rzeczywiście zastąpił on bardzo nieudolnego ministra rolnictwa, który nie radził sobie pod każdym względem. W poprzedniej audycji przytaczałem wiele argumentów, które potwierdzały moją wypowiedź. Trudno też nie zgodzić się z wypowiedzią pana posła Ardanowskiego na forum międzynarodowym, kiedy dopomina się o takie same traktowanie polskich rolników, jak rolników z innych krajów Unii Europejskiej, w tym rolników niemieckich czy francuskich. I podzielam argumenty pana posła Latosa, który mówi, że powinniśmy stać murem za panem ministrem w ubieganiu się o sprawiedliwe dopłaty dla Polski, w tym także dla polskich rolników. I rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze zabiegało o to, żeby te dopłaty były jak najwyższe. Przypomnę, że na etapie negocjacji proponowano Polsce 80% średniej europejskiej, a udało się doprowadzić do 100%. Bardzo często z ust pana ministra, obecnego pana ministra, słyszeliśmy, że te dopłaty trzeba podwoić i nareszcie nadarza się ku temu okazja, bo jako poseł nie mógł tego zrobić. Teraz jako minister ma zdecydowanie większe możliwości i mam nadzieję, że do tego doprowadzi. Ale niestety muszę powiedzieć kilka zdań bardzo przykrych. Szkoda, panie ministrze, mam nadzieję, że kiedyś odsłucha tę audycję, że zamiast rozpocząć od szukania porozumienia i szukania jak największej liczby sojuszników i zabiegania o to, żeby jak najwięcej posłów i europosłów włączyło się w proces zabiegania o te jak największe dopłaty, to już na samym początku pan minister udzielił wywiadu, w którym powiedział, że jego głównym przeciwnikiem politycznym są lewacy, podkreślam, nie ludzie lewicy, tylko lewacy i Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie ministrze, szkoda, że padły takie słowa. Zamiast wziąć się do solidnej roboty, to rozpoczął pan swoje urzędowanie od ubliżania, co na pewno nie przyczynia się do poprawienia sytuacji polskim rolnikom. Zapewniam pana ministra i wszystkich mieszkańców, że europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, mimo że padły tak obelżywe słowa, jesteśmy gotowi do tego, by służyć Polsce i pomagać panu ministrowi, bo przecież chodzi o dopłaty dla polskich rolników. I my nie tylko będziemy życzyć panu ministrowi, ale wspierać pana ministra w tym, żeby tak się stało. Szanowni Państwo, kolejny tydzień przyniósł nam kolejną turę rozmów na temat zbliżającego się, jeśli miałoby do niego dojść, referendum konstytucyjnego. Przypomniałem pomysł pana prezydenta Andrzeja Dudy. Referendum konstytucyjne, gdzie Polacy mieliby się wypowiedzieć na temat, czy chcą zmian i jakich zmian w Konstytucji. Ciągle trwała dyskusja jeszcze na temat liczby pytań. No, zaczęło się to trochę konkretyzować. Na pewno nie może być ich za dużo. Prawdopodobnie 10, około 10. Nie będzie ich więcej niż 10, może być ich mniej. Tak powiedział ostatnio wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który rozmawiał z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Zdaniem marszałka Senatu przedstawionych pytań jest obecnie za dużo. Marszałek uważa, że niektóre z nich należałoby usunąć, nad innymi jeszcze trochę popracować. Podobnie też wątpliwości marszałka budzi termin referendum wskazany przez prezydenta do 10-11 listopada, a więc nakładałoby się to na święto narodowe. Projekt postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia referendum może zostać skierowany do Senatu najwcześniej 23 lipca. Potem będzie szła ta praca dalsza legislacyjna. Panie pośle, co powinno być pańskim zdaniem w tym referendum? Zacznijmy od tego, że to zostawmy tutaj wolną rękę panu prezydentowi, który tę inicjatywę rozpoczął i który... To Prawo i Sprawiedliwość jest tak trochę niechętne? Znaczy, nie. My czekamy na propozycję pana prezydenta w tej sprawie, no bo... Jeszcze nie ma. No, dopiero te rozmowy się toczą. No to dopiero będą. No to lipca jeszcze nie mamy. Więc czekamy na to, co pan prezydent przedstawi. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście, co powinno być. No skoro pan prezydent postanowił, że będzie pytał o konstytucję, no to cały ten, te kluczowe sprawy związane z konstytucją, no jak rozumiem, w tym referendum się znajdą, natomiast nie chcę podpowiadać panu prezydentowi. Prawo i Sprawiedliwość czeka po prostu tak, na dalszą inicjatywę prezydenta. Jan Rulewski. Pozwolę sobie dość mocno zaakcentować moją polemikę z panem posłem. A to nie ma z czym polemizować, bo otóż niczego tak, nie przedstawiłem. Zostawił pan, że Prawo i Sprawiedliwość
jeszcze czeka, bo jeszcze jest czas. Nie, czeka na propozycję prezydenta, nie, że jest czas. Czeka na propozycję. Nie, nie jest czas, ani czas. Ja tak nie mówiłem. Pańskie stanowisko. Czekam, prezydent podjął inicjatywę i niech przedstawi propozycję. Może dlatego, że pan nie jest w Senacie, to może tego nie wiedzieć, że my już w lipcu, w tym ja. Ale to dopiero będzie lipiec. Już jest na parę dni. No, ale no chyba, że nocą będziemy to uchwalać. Tradycyjnie do PiS-u. Panie senatorze, jest czerwiec i w lipcu prezydent ogłosi. To wtedy będę wiedział też i ja. No. Tak, w lipcu pan będzie wiedział, jak my już będziemy musieli być z tego wynika którejś nocy. Bo to nocy, od was się zaczyna, bo to senat przedstawia. Nie, my zgodę wyrażamy. No, nie zaczyna się, no właśnie. Tylko my akceptujemy, panie pośle. Proszę znać konstytucję. No właśnie, my wyrażamy. Powiedział, że spokojnie czeka, ale proszę zobaczyć, jak się zdenerwował. No bo pomylił kompetencje. Opowiada pan my senator. Wyrażamy zgodę na coś, co do nas, jak rozumie pan prezydent, słusznie rozmawia już z marszałkiem, żeby ustalić termin posiedzenia. Pytania zostały już publicznie ogłoszone. W końcu nie senatorom, tylko bo... Te pytania nie są kierowane do Senatu. My tylko wyrażamy zgodę na referendum, a nie czy te pytania są dobre. Oczywiście chyba te pytania są skierowane do opinii publicznej. I już jest trwa wpłynęło dyskusja. Wpłynęło coś do Senatu, czy nie wpłynęło? Nie. A no właśnie, nie wpłynęło, więc nie wiemy, co będzie. My, to jest owszem, pytania są załącznikiem, powtarzam. My wyrazimy zgodę. Tak lub nie, czy ma być referendum. Natomiast my nie możemy być cenzorem pytań pana prezydenta. Ale ważniejsze jest to, że jest dyskusja. Dzisiaj był któryś z europosłów PiS-u i wypunktował to negatywnie. W trzech punktach, oprócz dwóch, których wskazał pan redaktor, jeszcze trzecie, proszę pana, że metoda wprowadzania zmian w konstytucji jest niewłaściwa. Powinna być tak, jak on, tak jak do tej pory było i w wielu krajach tak jest, nie wiem czy wszystkich, że nie ma jakiegoś pytania społeczeństwa o 15 sprzecznych ze sobą czasami pytań, w tym mało ważnych i ważnych, tylko ktoś przygotowuje te ewentualnie komisja konstytucyjna i później społeczeństwo w drodze referendum, jak było do tej pory, to zatwierdza lub nie. Co też wiemy, nie było coś takie proste i dyskusyjne. Ja oceniam, że nie jesteśmy przygotowani do podania tej do przyjęcia tej zgody. Jak najbardziej powinien być już dziś przygotowany PiS. Dlaczego? Bo my jako opozycja mamy mniejszość i to nie my będziemy decydować jakąkolwiek stronę. To zadecyduje klub PiS-u. Ale jak słyszę, klub PiS-u nie jest zupełnie tu wypowiedzi pana posła świadczą, przygotowany do takiej dyskusji. Nie ma, może chory jest pan Kaczyński, prezes Kaczyński. Może chcą to zbyć jakoś. No, wiadomo, że wszyscy już się godzą, że to nie może być w dniu, w którym odbywa się Święto Niepodległości i wybory parlamentarne, samorządowe. Nie może to być właśnie też na drodze 15 czy 10 pytań, prawda, nawet 10 czy nawet 5. No i jak powiedziałem, trzecie, nie ta metoda. Te pytania, tu ostatnie zdanie, przykro, ale są absurdalne. Wręcz niestety płaczę w tym momencie, jak za porażką polskiej drużyny. Śmieszne. Przeczą sobie. No nie można na przykład mówić, że konstytucja jest najważniejszym prawem, z czym Polacy się zgadzają, ale jednocześnie wpisywać, że z Unią Europejską kontrakt jest na tysiąclecia. No to zaraz. To albo konstytucja, albo pakty międzynarodowe. Polska będzie istnieć tysiąc lat, a nie wiadomo, czy Unia Europejska w takiej postaci czy innej postaci będzie istnieć. Więc tu jest sprzeczność. Sprzeczność jest ten wiek ale nie emerytalny. Ma tych pytań jeszcze, panie senatorze. No, pan jak się nie ma obudzi. Pytań? Jest 15 no nie ma, jeszcze nie zostało. Słuchajcie, no, musi być skierowane do Senatu. Wtedy będą pytania i póki co nie ma. No, nie wprowadzajmy słuchaczy nie w błąd. Nie no, no, proszę. No. To skąd Irena mnie znamy? Irena Wojtkowska. Szanowni Państwo, skoro pan prezydent Duda zainicjował referendum, mówi się o tym referendum już w przestrzeni publicznej
od kilku dobrych tygodni, a nawet bym powiedziała miesięcy, bo nasz ruch o referendum już bardzo długo mówi. Ja uważam, że skoro pan prezydent zainicjował właśnie tę rozmowę o referendum, to zważywszy na artykuł 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że niewątpliwie będą podczas tego referendum poruszane sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, więc taką żywię nadzieję. Rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z obywatelami i na temat już tych pytań, które gdzieś tam pojawiają się w mediach, i muszę przyznać, że wielu ludzi, zwykłych ludzi, nie rozumie tych pytań. One tak naprawdę nie wiadomo, czemu mają służyć, komu mają służyć. Powinny służyć obywatelom, tak? Więc jeśli już takowe pytania będą, to fajnie by było, żeby one były proste, zrozumiałe i jednocześnie określające oczekiwania Polaków. Mam nadzieję, że jeśli do tego referendum dojdzie, to wyniki tego referendum, niezależnie od tego, ilu uprawnionych do głosowania do nich przystąpi, będą wiążące. Ja się oczywiście uśmiecham, tak, bo wiemy dobrze, co mówi na ten temat Konstytucja. Pan prezydent Duda ma szansę zapytać właśnie podczas tego referendum o fundamentalne sprawy ustrojowe. Wręcz ma taką historyczną szansę, by zapytać obywateli o to, czy chcą zmiany obecnego systemu. No i życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że te pytania pojawią się i będą słuszne i właściwe dla nas wszystkich. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Mamy dostęp do propozycji pytań, jakie padły z kancelarii. Co ciekawe, nikt nie mówi o tym, że sam pomysł referendum ani propozycja pytań są rzeczą interesującą, ciekawą, że jest to świetny pomysł. Według mnie pytania są tendencyjne, te propozycje pytań są tendencyjne i manipulują opinią. I jedna taka rzecz, zanim zaczniemy rozmawiać o jakimkolwiek referendum, to najpierw zastanówmy się, czy konstytucja jest w tej chwili przestrzegana, bo jeżeli mamy rozmawiać o konstytucji, o zmianach w konstytucji z kimś, kto nie przestrzega jej, to istnieje obawa, że zmiany będą dążyły do całkowitego upolitycznienia i zawładnięcia państwem. Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Rzeczywiście na samym początku powinniśmy zacząć od tego, o czym wspomniała moja przedmówczyni, i postawić pytanie, czy pan prezydent rzeczywiście przestrzega obecnie obowiązującej konstytucji. Niestety z przykrością stwierdzam, że wszystko, bo poznaliśmy już jednak 15 pytań, które są na razie wstępną propozycją. Tych pytań podobno ma być mniej, ale w moim przekonaniu jest to nic innego jak próba manipulacji opinią publiczną. Po drodze państwo, przecież jeżeli mówimy o zmianie konstytucji, to trzeba sobie zadać to podstawowe pytanie, co chcemy zmienić w tej konstytucji. I rzeczywiście pojawiło się te 15 na razie wstępnych pytań, ale nie ma tam pytań zasadniczych, jeśli chodzi o system sprawowania władzy w Polsce. Przecież toczy się dzisiaj spór i o tym pan prezydent gdzieś tam w kulisach taką informację opinii publicznej już sprzedał, że trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy w Polsce systemu rządów kanclerskich, czy prezydenckiego systemu. I to jest clue sprawy. Natomiast jaka jest propozycja ze strony pana prezydenta? Ano, proponuje się bardzo populistyczne pytania, które na pewno nie powinny znaleźć się w konstytucji, a nie ma pytań, jakże tych najważniejszych, które mają odpowiedź na pytanie, jaki system w Polsce sprawowania władzy, czy ma być to, mają to być wybory dalej proporcjonalne, czy mają to być okręgi jednomandatowe. To są pytania, na które, jeśli już pan prezydent na tym etapie chce pytać, choć uważam, że ma rację pan senator Rulewski, który mówi o niewłaściwej metodzie. No przecież to nie jest tak, że wszyscy obywatele w Polsce śledzą, są znawcami prawa konstytucyjnego i będą teraz podejmować
zagadnienia, których nie znają. Najpierw powinna być konkretna propozycja i tych pytań powinno być nie 10, nie 15, tylko najwyżej 3 i to pytania zasadnicze. Potem powinna być, rozumiem, propozycja konstytucji, a następnie to referendum zatwierdzające. A to wszystko, co jest dzisiaj w propozycji pana prezydenta, naprawdę nie ma się nijak do rzeczywistości. Musimy kończyć, szanowni, ono nie odpowiada na te zasadnicze pytania Polaków. Zobaczymy rzeczywiście, jak będzie. Czas ucieka, może na dyskusję. Ucieka i jest nieprzekraczalny, panie redaktorze, ponieważ te wybory, referendum musi być ogłoszone 3 miesiące wcześniej. Jeśli tak według zamysłu prezydenta ma być w listopadzie, no to już nie ma czasu, przestrzeni na to, żeby... To kolejne koszty, 120 milionów. Irena Paczkowska, Joanna Czerska-Tomas, Zbigniew Sosnowski byli państwo moimi gośćmi. Dziękuję za uwagę, bardzo. Dziękuję, Marcin Kupczyk. Do zobaczenia, do usłyszenia. www.radiopik.pl